Piękna tajtanka, piękne perły. Perły? Perły. Dużo perły. I klejnoty, i bogate stroje. I piękny Eugeniusz Bodo. W roli polinezyjskiej dziewczyny, polinezyjska dziewczyna, czyli przedwojenna gwiazdka Reri. Dla ciebie chcę. No. W filmie występują także namiętność, kradzież oraz groźni oceaniczni bogowie. Musimy uciekać. Czy to jest polski film? Tak, i to przedwojenny. Perły, skupiłam perły. Czarna perła z 1934 roku. Zawsze tutaj. Zapraszamy do Iluzjonu. Ale z wiary. Ja już tu 5 lat. Ale teraz, kiedy usłyszałem to psia krew, to nasze psia krew, to wiecie, aż mi pod sercem coś. Bo tu człowiek rodzonego języka w gębie zapomina. I ja kupę lat jestem poza krajem. Wiecie, żeby jeszcze raz w życiu kawałek polskiej ziemi zobaczyć. Kiedy człowiek o tym pomyśli, to aż tu mu w sercu, wiecie, bo... Poczekajcie chwilę. Thank you.
alone. Scram! Leave her alone. Yeah? Yeah. Get out! Oh, bastard! Babla, schlägt der Nerven. Gdzie jestem? Where I am? Où je suis? Chez moi! Ah, allez. Comment j'ai ici? Parce que tu m'as défendu de ne pas blesser après. Allez, y'a mouche na okre. J'ai battu. Non, 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 reste couché. Nie, ja na okres, ja... Sama tua! Romaj drzwi. Gdzie są moje buty? Usunę... Nie te, no jakże to... Buciki! Buciki? Buciki! O! Buciki! A, butin! A, oui, oui, butin! En polonais, buciki! Chutiki, c'est drôle! Aha! Voilà, chutiki! Merci! Salut! Servus!
A, widzę, że już jest dobrze. Ano leci. Ale mnie dranio porządził, co? Muszę się spieszyć, bo spóźni się na okręt. Ale możecie spokojnie leżeć. Okrętu już nie ma. To? Dziś w nocy niespodzianie odpłynął. Psia krew. Psia krew jest jeszcze? Co to znaczy? To jest hell, devil, sacre bleu, donner wetter, czort znaje. Okrętu nie ma, to znaczy psia krew. To tam okręt. Okrętów jest dużo, a życie jedno. Gdyby nie ona, to kto wie, co by się z wami stało. Ona uratowała wam życie. Tak, macie rację. Życie ważniejsze. Dziękuję. Życie. Jadę, Maryńka. Że bateau. Europa. Je vais partir. Mais avant ton départ, tu iras avec moi. Où? Les amants déposent les fleurs dans cette grotte, ils restent ensemble jusqu'à la mort. Et nous resterons pour toujours. À Zarche, tout est.
Szukałem was wszędzie. Chciałem się z wami pożegnać. O, trudno było by mnie znaleźć. Siadajcie, starość. Muana wyczyniała jakieś czary, żebym z nią pozostał. Byłem z nią w tej... Jakże się to nazywa? Grocie Szczęścia. Czy jak tam? Grocie Szczęścia? Aha. Jesteście tego pewni? Tak, a po co? Tego miejsca nie zna żaden Europejczyk. Znają tylko krajowcy. To miejsce dla nich jest święte. Tabu. Muana mówiła mi o tym. A nie mówiła wam, że tam są perły? Perły? Perły. Dużo pereł. Każdy z tutejszych nurków składa tam w ofierze najpiękniejszą perlę, jaką udało mu się wyłowić, wierząc, że to go ustrzeże przed zębami rekinów i zapewni mu bogaty poluw. Kochankowie składają tam kwiaty, wierząc, że ich rozłączy tylko śmierć. Panie drogę. Wy byście chcieli? Tak. Ta dziewczyna zaufała mi. To byłoby... Perły marnieją, leżą bez użytku. Takie wielkie bogactwo. Czy za te perły można wrócić do kraju? Jutro odchodzi okręt, pojedziemy razem. Ech, przestać się płuc po świecie, wrócić do domu. Macie rodzinę? A ja mam matkę. Dobrze. Zaprowadzę was. Tylko... Co? Podobno naruszenie tabu przynosi nieszczęście. Tak mówią krajowcy. I wy wierzycie w czary? Więc idziemy? Dziś w nocy. Aby nie zmylili drogi. Nie, zdaje się, że nie. To tam. Odwagi. Schowajcie to. Chodź.
Ale bagna jak na Polesiu, co? Żeby nie ja, to byście tu siedzieli do śmierci. Dobrze, maleńka. Zostaniemy razem. Nous ensemble. Oui? No, a teraz spać. No. Planowaliśmy wspólną ucieczkę do dżungli, przygody, awantury, Indianie. Tyś to na pewno wszystko przeżył, co? A ja tu zostałem. Myślałem, że już zginąłeś na tym szerokim świecie. Czasem nagle zjawiasz się, zdrów, cały, bogaty, napisał rok. I w dodatku z prawdziwą, piękną Tahitianką. Zdrowie pani. Ale słuchaj, no Krzysiu, przecież ty jesteś architekt, prawda? Tak. Więc skąd do ciebie teatr? Na to trzeba mojego pecha. Zacząłem budować na kredyt teatr Odeon dla Glazera. W końcu musiałem przejąć cały teatr, bo byłbym wszystko stracił. A ja przeczuwałem, że tak się skończy. Zacząłem budować w piątek 13 i w dodatku deszcz padał. A
Ale tyś się nic nie zmienił. Zawsze przesądny. No, mój drogi. Nie. O! Monsieur Dziedziki. Kto? Grzeszczyński. A co to za jeden? A, poznałem go w Paryżu. Tylu ludzi nabrałeś na swoje czeki, a temu nie możesz dać rady. Postaram się. A jeżeli tym razem się nie uda? Wtedy na siłę. Żyć mi nie da. Koniecznie chciał wszystkie moje perły kupić. To jakiś bogaty gość. Pinka to Też pana to do Gdyni sprowadza. Ale mam wiedziano, gdzie pana złapać. Gonię za panem z Paryża. No. Tu do Gdyni. No. Tak. Na drugi dzień po pańskim wyjeździe miałem, a nawet mam jeszcze dziś, kupca na pańską czarną fermę, którą jeżeli by pan... Krzysiu, zajmij się Muano, ja tu chciałbym z panem porozmawiać. Kiedy ja nie umiem mówić po tahitiańsku. No to mów po francusku. Kiedy ja po francusku tak samo mówię jak po tahitiańsku. No to mów po polsku. Nie chcę przy... Podobne... Kogene? O, podobać? Bo tu Stefan. Wszędzie podobać? Gdzie Stefan? Stefan! Ta dzika mówi po polsku. O, Moana jest bardzo zdolna. W kilku miesięcy nauczyła się po polsku mówić zupełnie znośnie. No to zupełnie co innego. To trzeba oblać. Oble? Koniakę. Oui, oui. Oui. No to będziemy mówili po polsku. Tylko po polsku. I szybciele wcale. Czy pani zatańczy? Ła? Tańczyć. Tańczę, tańczę. Tak, tak. Panie, teraz mógłbym osiągnąć świetną cenę. Znacznie więcej niż zapłacił tresar. A propos, czy pan wie, że ten biedny tresar nie żyje? Jak to nie żyje? Jadąc do Rzymu z perłami nabytymi od pana, zginął w katastrofie kolejowej. A bu? Znam, co pan powiedział? Nie, nic. Proszę pana, na wszelki wypadek służę panu, to jest mój adres warszawski. A, dziękuję. Proszę bardzo, do widzenia. Aaaa! Odpad! Służba! Światło!
Kioski ja! Nie, nic. Gdzie? Ty się badam! Chodźmy prędzej, chodźmy, zobaczmy! Przepraszam, pan rozumie, ale taki incydent w naszym hotelu nigdy nie miał do tej pory miejsca. Przepraszam, pan, ale pan chyba rozumie, prawda, że to jest bez mojej wiedzy, prawda? Ja tutaj nic nie znam, proszę państwa, proszę opuścić ten pokój, proszę opuścić ten pokój, proszę bardzo. Państwo, będą łaskawi. Naprawdę, tak jestem zdenerwowany, proszę pana, tym całym incydentem. Widzę. Pan wody na siebie. Dziękuję panu bardzo. Już drugi raz taki napadzik na mnie urządzają. Ale mam nadzieję, że chyba niewiele skradziono. Co, to jest sobie, że nic nie skradziono? Nic, absolutnie nic. Niech się pan uspokoi. To, czego złoń szukał, dawno znajduje się w Warszawie, w sejfie bankowym. O, dziękuję panu bardzo. Oj, przepraszam, pana bardzo, naprawdę tak jestem zdenerwowany. Przepraszam. Dyrektorze, proszę przygotować rachunek. Wyjeżdżam jutro do Warszawy. Jaka szkoda, jaka szkoda. Żegnam pana. Proszę. Przepraszam bardzo. Szabawa? Warszawa. Qu'est-ce que c'est? C'est ma ville. Voilà. Varsovie. Warszawa. Wiesz, zaimponowałeś mi, naprawdę. Jestem z pełnym uznaniem dla ciebie. Naprawdę, w ciągu tak krótkiego czasu stworzyć takie przedsiębiorstwo. No, przesadzaj. No, udało się. Czy jeśli pan pozwoli naleć koniaku? Naleję sam. Ale twój lokaj wygląda jak hrabia. Grzeszczyński mi go polecił. Stop. Za pomyślność twoich interesów. Tu, napisał Roka. Wiesz, Krzysiu, tak między nami, to chwilami bardzo źle się czuję. Czemu? Wiesz, jak do mnie zwracają się tak: panie prezesie, panie dyrektorze, to... Dlaczego? Nie. I pomyśleć. Jeszcze pół roku temu szorowało się pokład, a dziś jaśnie pani. Jaśnie pana i znowu... Widziałeś? Jaśnie pan nie umie chodzić po posadce. Nic dziwnego, odzwyczaiłeś się. Na miłość boską. Co się stało? Jeszcze nic, ale może rozbiłeś lustro. No. To jest nieszczęście, wyrzuć to natychmiast. Nie wierzę w przesądy. Ale co ty mówisz? Ale... Co ci jest? Śmiej się. Na pewno mnie coś spotka. No już mnie spotkało. Co? O 10 miałem być w klubie, a teraz jest 12:30. Te twoje marynarskie żarty. Taką ważną sprawę miałem o 10 załatwić. Pech. Aha. Wyrzucasz pech za okno. No naturalnie, ze skluczonym lustrem. Już się Boga, no serio. Cały włączki młany i... Słuchaj, Krzysiu, nie pomnij jutro. Będę. Jaśnie pan.
Jaśnie panie, czy mogę prosić jaśnie pana o zwolnienie na dzisiejszy wieczór? Moja siostra przyjeżdża. Siostra? Co? Tak jest, jaśnie panie. Jan jest wolny. Kto mieszka naprzeciwko mnie? A pan Thorn. Aha. A ta pani. Muszę panu podziękować. Kiedy naprawdę nie ma za co. Ja absolutnie tu... Co to właściwie wczoraj się stało? Kto to był ten człowiek, niech który... Niech pan o nic nie pyta. Ale pani była wczoraj tak przerażona... Błagam pana, niech pan nic o nim nie mówi. On to może słyszeć, przed nim się nic nie ukryje. Niech pan o nic nie pyta. W takim razie... O 10:00 u ciebie. No i? Dlaczego przestał pan mówić? Bo od wczoraj nie mogę przestać myśleć o pani. Wszędzie panią widzę. Reno. Nie, nie, nie. Boję się. Jego? Nie będę o nic pytał. Gdybym mógł ci pomóc. Zresztą nic takiego się nie stanie. Nie ma... Daj mi pan spokój. Stefan, ja
Ja wiedziałem, że coś się stanie. Dziś wstałem z łóżka lewą nogą. A idiota! Nie wiadomo. Tak mi przykro. Ona taka dzika. Musisz wybrać. Albo ja, albo ona. Musisz mnie wysłuchać. Nie. Musisz. Młana, młana, nie płacz, uspokój się. Zamknięte drzwi. Dlaczego właściwie ja się denerwuję? No naturalnie. No. Teraz będzie spokój. Zrozumiem. Tyle lat tłukną się po świecie. Brudne knajpy portowe. Jakieś tanie, głupie awanturki miłosne. A ja całe życie. Całe życie marzyłem o takiej jak ty. Od ciebie tylko zależy, aby marzenia twoje się spełniły. Tak dobrze z tym. Tak dobrze. Ty mnie obronisz przed nim, prawda? On znęca się nade mną. Znęca? Za co? Ty mi musisz powiedzieć. Musisz. Więc słuchaj. On ma willę za miastem. W tej willi zmusza mnie do... Już nic nie uratuje. Zabić. Zabić takiego Lotra. Ty mógłbyś? Mógłbyś go zabić? Chciałbym... Wyjdź. Wiem o wszystkim. Jest pan szubrawcem. Za miastem. Powtarzam, że wiem o wszystkim. Jeśli pan nie zostawi jej w spokoju, oddam pana w ręce policji. W ręce policji. Ona jest obląkana. Stąd właśnie jej brednie o willi za miastem, o znęcaniu się nad nią. To kłamstwo. To podle kłamstwo! Nie, to nie kłamstwo. Wdarł się pan w moje życie jak tylu innych, którzy dali się zwieść fantazjom jej chorego mózgu. Podburza wszystkich przeciwko mnie. I za co? Za to, że ją zbyt kocham. Że nie mam dość sił, aby oddać ją do zakładu dla obląkanych. Nie, to niemożliwe. Ta miłość do niej to przekleństwo mojego życia. To jeden z jej ataków.
proszę. Niech pana zostawi samych. Co? List do jaśnie pana od tej pani z Wizewi. Pan Torn w domu? Nie. Państwo wyjechali w nocy za granicę. Proszę puścić. Mówiłam panu, że państwa nie ma. Proszę puścić. Policja. Kaczy. Co tobie? Zostaw. Daj mi spokój. Zostaw mnie. Zaczyna mnie nudzić ta komedia. Cierpliwości. No, tobie dobrze mówić. Ale gdybyś tak ty był na moim miejscu i gdybyś ty musiał ciągle grać rolę Fagasa. Powtarzam, cierpliwości. Na co czekać? Sam przecież mówiłeś, że siłą. No i co by ci z tego przyszło? Sprawy są w banku w sejfie. Trzeba czekać, aż będzie miał u siebie. A wtedy... Nie płacz, Mułana. Stef, mnie nie kocha. On myśli o innym. Ale skąd to podejrzenie? Nic podobnego. Tamta ładniejsza. Tamta biała. A ja czarna. Ty jesteś czarną perełką. Wszystkie białe kobiety nie są warte koniuszka twego brązowego noska. Stef mówi, mam taka mała noska, że wcale nie mam. Ale on to mówi dawno, bardzo dawno. Słuchaj, Mułana, ty musisz walczyć o niego. Ty musisz być tygrysica. Dlaczego? Bo Stefan jest osią. Widzisz, mężczyźnie nie trzeba oddawać od razu siebie całej. Trzeba mu się opierać, opierać i opierać. Wtedy dopiero zaczyna pożądać kobiety. Rozumiesz? Nie. Nie rozumiesz. Więc zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz inaczej to ci to wytłumaczę. Aha. Wyobraź sobie, że ja jestem mężczyzna. Pardon, ja jestem mężczyzna. I ty mnie kochasz. A ja jestem obojętny. Rozumiesz? Obojętny. Wtedy ty zaczynasz mnie kokietować. Rozumiesz? Ignorować, nie zwracać uwagi. Rozumiesz?
mężczyźnie budzi się dziki zwierz. Tygrys, orangutan, King Kong. Rzucam się ciebie i całuję cię. Nie wolno tak, tylko Stefan całuje. Nie, to była tylko lekcja, to przecież nie naprawdę. Pardon. Moana, nie trzeba całować. Dlaczego? Dlatego, że ja nie jestem Stefan. O czym tak myślisz? O Nadolskim. Zakochała się? Idiota. Żal mi go. Żal? Tak, żal. Żal mi każdego człowieka, który okazuje mi serce. Ale mimo to chcesz mu perły zabrać. A? To inna sprawa. Iś mu zalała sadła za skórę. Od czasu waszego zniknięcia szukacie wszędzie. 20. Wszystkich nas szukają. Ciebie Nadolski, mnie policja. I mnie zdaje się też. Nie chciałem wam tego mówić, ale wczoraj... Słuchajcie, czuję, że to się źle skończy. Wyjedźmy. Teraz? Zwariowała. Ja wam powtarzam jeszcze raz, że jego interesy coraz gorzej. Szuka pieniędzy. Z pewnością zwróci się do mnie, żebym kupił jego perły. Solidniejszego pośrednika nie znajdzie. Pięknie sfałszowanych czeków. Ale teraz wszystko zależy od konferencji Nadolskiego z jego wspólnikami. Historia! To ja nigdy bym nie poszedł na coś podobnego. Panowie! Jeżeli mamy uratować nasz interes, to musimy przyjąć warunki wysunięte przez Londyn. Ależ panie Nadolski, to jest ryzyko. Ryzykować może tylko ten, który nie ma nic do stracenia. Sensu nie ma. Każdy interes związany jest z ryzykiem, a wy dusicie pieniądze. Ja na to nie pójdę. Ja też nie. Więc nie. Niestety. Dobrze, ale ja z tego interesu nie zrezygnuję. Zrobię to sam, bez panów. Życzymy panu powodzenia. No, na nas już czas. Do widzenia panu. Do widzenia. Pani nie ma? Nie ma, proszę jaśnie pana. Nie ma, nie ma. Znowu nie ma. Tak jest, proszę jaśnie pana. Co? Właśnie jest pani, proszę jaśnie pana. Halo? Co się z tobą dzieje? Od pewnego czasu stale się spóźniasz. Gdzieś była? U Krawcowej. Krawcowa. Znowu Krawcowa. Ta Krawcowa zaczyna mi się nie podobać. Zbyt wyemancypowałaś się, moja droga. Wymalpowałaś? Qu'est-ce que c'est? Zbyt się usamodzielniłaś. Ja mam tego dosyć, rozumiesz? Smodzielniłaś? Nie rozumiem. Jan! Słownik! No! Proszę jaśnie pana? Proszę zobaczyć, jak będzie po francusku samodzielny, niezależny. Indépendant. Jan zna francuski? Bardzo przepraszam, ale tak, proszę jaśnie pana. Podawać do stołu. Ja nie pozwolę na to, żebyś całymi dniami była poza domem. Ten bałagan musi się skończyć. Ty masz czekać z obiadem, a nie ja na ciebie. Krawcowa. Mogłabyś coś mądrzejszego wymyślić. Zresztą Krawcowa od jutra będzie tu przychodziła. Tu będziesz mierzyć. Rozumiesz? To się zawsze tak zaczyna. Krawcowa, dentysta, a potem? A potem?
a potem Amanta będę musiał prać po mordzie. Co to jest, mordzie? Jan, słownik! Służy jaśnie panu? K-L-L-M Monopol, Monter, Mops, Morda, Morda jest Mizu, Muf, Gel! Gdzie pani? Otwórz! Otwórz, słyszysz? Otwórz! Słyszysz? Masz w tej chwili otworzyć! Żalu? Żalu! Zazdrosny! Czego? Depesza dla jaśnie pana. Otóż panie Grzeszczyński, namyśliłem się. Sprzedam permyt. Ostateczna cena 480 tysięcy. Tak, bardzo mi zależy na gotówce, bo właśnie otrzymałem depeszę. Muszę złożyć całą kaucję. W przeciwnym razie jestem zrujnowany. No inaczej bym nie sprzedał. Co? Ach, moi wspólnicy cofnęli się. Ach więc, no to dobrze. Nie, jutro odbiorę perły z banku i będę je miał u siebie. Świetnie, doskonale. Więc czekam na pana wesklanacie. Po prostu nie poznaję Moany. Ciekaw jestem, co za kretyn ją buntuje. Proszę cię, mógłby się troszkę delikatnie wyrażać. Dlaczego? Tak jest. Masz rację, kretyn. Oczywiście kretyn. Tym bardziej, że to nie jest... środek. I nie prowadzi do celu. Środek. No ale ja prędzej czy później dowiem się, czyja to sprawka, a wtedy do rogu. Wygrałeś. Mam pecha. Dziś piątek, no, ale na mnie czas. Markę płacić. Dobrze? Co ja proszę? 6.20. Proszę bardzo. Mam dziś premierę. Będę do teatru. Posłałem ci zaproszenie. Będziesz? A, będziemy. Będziecie? Mhm. No chodź. Załatwione. I przyniosę panu czek na całą sumę i pan mi wyda perły. Świetnie, doskonale. Bardzo panu dziękuję. Nie, to ja panu dziękuję. Zrobiłem na tym znakomity interes. Jeszcze raz dziękuję. Każdemu się przejdzie do urzędu śledczego. Moana? Moana! Jaśnie pani wyszła. Kazała powiedzieć jaśnie panu, że wróci bardzo późno. Co? Ach tak. Thank you.
dałeś wszystko mam. I klejnoty, i bogate stroje. Po co mi to wszystko powiedz sam, jeśli moje nie jest serce twoje. Dla ciebie chcę być biała i ludko tak jak ty. Miesz jasne oczy i jasną twarz i jasne serce takie jak ty masz. Dla ciebie chcę być biała i dobra tak jak ty. Bo z tobą dobrze, bez ciebie źle. Nie chcę być biała, żebyś kochał mnie. Spodziewałeś się, co? Jaka zdolna. Czekaj, zobaczysz ją w drugiej części. Dziękuję bardzo. Już widziałem, jak kilku starych satyrów pożarało ją wzrokiem. Stefan, tyś zazdrosny? A, zazdrosny czy nie zazdrosny, to... Brawo, 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 brawo. Czy mogę panią prosić o kilka słów? Jak się pani czuje w Warszawie? Pani fi. Kocham Warszawę. Kocham pani Warszawę, urodzę. A teraz kilka słów o sobie, o stronach rodziny. Jestem z Tahiti. Mój papa jest tam król. On ma wszystko. Palmy, kokosy, morze. Może państwo opuszczą już garderobę. Pani Moana jest zmęczona. O, bardzo doma się zaskrywa. Pan dyrektor również. Proszę, proszę, proszę bardzo. Otwarte. Ma. Może teraz raczysz zauważyć, że i ja jestem w garderobie. Nie rozumiem. Ach, nie rozumiesz. I w ogóle kto pozwolił ci występować w tym balaganie? Ja sobie tego nie życzę. Ja nie chcę. A ja nie chcę, żeby ty romansował ta blondynka. Z jaką blo... Jakim prawem robisz mi uwagi? A ty jakim prawem? No wiesz, mam chyba prawo. Nie, bo ja się usamodzielniłam. Wyemancypowałam. Voilà. Halo, gdzie jest ten wasz dyrektor? Ojej. No ja jeszcze z tobą pogadam. Stefan, 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 słuchaj no. Mieszkanie dyrektora Nadolskiego. A, to ty. Jak to? Aresztowano go? No to psia krew wszystko przepadło. No i właśnie teraz, kiedy perły są w domu, tak? No ba, gdybym ja wiedział gdzie. Ale co robić? Co tu robić? No przecież trzeba się spieszyć, bo i nas mogą nakryć.
Idę do Stefana. Po spektaklu pójdziemy do niego razem. I pamiętaj, bądź dla niego tygrysica. Rozumiesz? Matusiakowa, proszę prędzej ubierać panią. Już, już, już. Pani już ubrana. Aha, no, możliwe. Możliwe. No to na scenę prędzej. Halo? Tak, to ja. Ratuj mnie. On mnie więzi. Za to, że wtedy z tobą. Boże, on się dopija do mnie. Błagam cię, ratuj. Willa, Kwiatowa 7. Pośpiesz się, bla... Halo? 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 Do nas! Jestem wolna. Wolna! Musimy uciekać. Komplety murowane. Idziemy do Stefana. Nie, przeciwnie. Stefan przyjdzie do nas. Urządzam w Krystalu bankiet na twoją cześć. Właśnie pan przyzna, że dobrze zagraliśmy nasze role, co? I gdyby nie policja, przed którą moi przyjaciele musieli się dłuższy czas ukrywać, te perły już dawno byłyby nasze. No, to tam, w biurku. Nie ruszaj! Tu mieszkanie pana Nadolskiego. Co? Pana Nadolskiego nie ma teraz w domu. Jak tylko przyjdzie, zaraz powtórzę. Tak, słucham. Naturalnie, tak, dziękuję. Nie ma go w domu. Powiedziałem lokajowi, że będziemy w Krystalu. Na pewno przyjdzie. No uśmiechnij się, wszystko będzie dobrze. Ono, o, Boska! Przyjdzie, Boska! Potem rozwiążemy go i rewolwer włożymy do ręki. Samobójstwo, pierwsza klasa. Kończę.
Halo, halo. Na tym kończymy nasz wesoły program. Nie! Ja nie chcę, słyszysz? Co to ma znaczyć? Ja nie pozwolę, żebyście go zabili. On musi zginąć. Rozumiesz? Chcesz, żeby nas wsypał? Pal. Ja nie chcę, ja nie pozwolę! Co to jest? Ja nie pozwolę, ja nie... Przez kuchnię! Moana! Taksówkę 21212 zatrzymać. Pasażerów aresztować. Stef. Tahiti. Księżyc. Czuciki. Kocham. Ty musisz żyć. Musisz. Tak. Tak. Znaczy. Taksówka 21212 uległa katastrofie. Pasażerowie zabici. Za szczęście. Cześć. Co tu jest? Szczęście. Szczęście? Co ty? Na psa urok.